Szanowni Państwo, otwieram 56. sesję Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo, w związku z faktem, że podczas transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku obrad sesji Rady Miasta Piły ma miejsce przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w obradach sesji w postaci wizerunku, barwy głosu i innych danych ujawnionych przez rozmówców, uprzejmie informuję, że obowiązek informacyjny wobec tych osób spełniany jest poprzez wyemitowanie przed rozpoczęciem każdej sesji Rady Miasta Piły planszy z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Wywieszenie treści informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych na drzwiach wejściowych lokalu, w którym odbywają się obrady sesji Rady Miasta Piły. Proszę, aby każda osoba zainteresowana udziałem w obradach sesji Rady Miasta Piły zapoznała się z treścią informacji. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz Pani i Panów Radnych witam przybyłych na naszą sesję gości. Witam Piotra Głowskiego, Prezydenta Miasta Piły. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Krzysztofa Szewca, Zastępcę Prezydenta Miasta Piły. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Beatę Dudzińską, Zastępcę Prezydenta Miasta Piły. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam Romana Szarzyńskiego, sekretarza gminy Piła. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Panie i Panów Dyrektorów Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawicieli bliskich mediów i wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. Dziękuję. I Szanowni Państwo, za chwilę w systemie głosującym zostanie uruchomiona procedura sprawdzenia kworum. Proszę o potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie przycisku obecny. Jeszcze mamy kilka osób niezalogowanych na Radę 24. Bardzo proszę radnych Urszula Kaczmarek. Pana Jobka zgłosił, że nie będzie, tylko jeszcze pani Urszula Kaczmarek. Pani Pawlik też zgłaszała, że nie może uczestniczyć. Pani przewodnicząca, ja proszę pani chwilę. Poczekać. Jest jakiś pogłos? Dzień dobry, pozwolę sobie tylko na chwilkę informować, że jestem dostępna, a nie mogę się zalogować. W tej chwili możemy rozpocząć sesję, natomiast przy głosowaniu następnym będziemy ewentualnie jeszcze czekać na podłączenie się do Rady 24. W tej chwili mamy kworum i będziemy mogli rozpocząć. Wobec tego proszę przystąpić. Pani przewodnicząca, ja jestem dostępna, tylko mam problem z zalogowaniem się, bo jestem w Przemyślu. Aha, czyli pani, no ale będzie pani przy głosowaniu? Pani Gabriela Milska, jeszcze proszę. Pani Gabriela Milska. Pani Gabriela była, o jest. Dobrze, dziękuję. Mamy 20 osób obecnych. Wobec tego stwierdzam, że jest kworum, a więc możemy podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miasta przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Szanowni Państwo, porządek obrad został Państwu dostarczony drogą elektroniczną 7 marca bieżącego roku i jest on zgodny z pismem Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 marca 2022 roku. I przystępujemy do punktu drugiego dzisiejszej sesji.
To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Piła lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, druk numer 819. Projekt uchwały w imieniu prezydenta przedstawi Państwu dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Edward Karnaś. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani przewodnicząca. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, po pierwsze na wstępie chciałbym zgłosić autopoprawkę. Autopoprawka dotyczy publikatora, konkretnie publikatora ustawy o samorządzie gminnym. Dotychczasowy publikator z roku 2021 jest już nieaktualny od 9 marca, czyli po dacie, kiedy Państwu dostarczaliśmy uchwały, pojawił się tekst jednolity i proszę, żebyście Państwo odnotowali, że przy tej ustawie publikator z roku 2022 znajduje się pod pozycją 559. To jest jedyna zmiana do tego projektu uchwały. Proszę Państwa, teraz kilka zdań wprowadzenia do tego projektu uchwały. Otóż uchwała ta podejmowana jest na podstawie artykułu 20 ustawy o ochronie praw lokalnych. Wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego, tym, którym dysponujemy, pewnej puli mieszkań, które będą przeznaczone dla pracodawców, a tak naprawdę dla pracowników. Jakiś jest problem z głosem, także nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co pan mówi. Bardzo słaba słyszalność. Na czas trwania stosunku pracy. Mocą tej uchwały proponujemy Państwu wydzielić 10. Panie dyrektorze, proszę chwileczkę czekać. Jest tam tak? Chyba ktoś z informatyków, że podejdzie do pana, bo w ogóle pana nie słychać. To znaczy słychać, tylko że nie rozumiemy, co pan mówi. Tak? Także proszę chwilę poczekać. Już. W ogóle nie rozumiemy, co pan mówi. Czy poszedł pan już? Zaraz do pana przyjdzie pan informatyk i tę usterkę postara się usunąć, tak? A to ja może zaproponuję. Niech pan powie, czy będzie słychać. Dzień dobry panie przewodniczący. Ja mam taką propozycję, aby do mojego komputera podszedł pan dyrektor i kontynuował swoją wypowiedź, dobrze? Żeby nie tracić czasu. Jeżeli to wpłynie na zmianę, na jakość wypowiedzi, to bardzo proszę. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, proszę. I bardzo proszę, żeby pozostali, którzy są w pomieszczeniu, wyciszyli swoje mikrofony. Bardzo proszę, żeby wszyscy wyłączyli swoje mikrofony. Pani przewodnicząca, czy teraz mnie słychać? Teraz słychać. Dobrze, rozumiem, że od początku. Jest pogłos, gdzieś tam jeszcze ktoś ma chyba jest, panie Piotrze. No. Tu jest włączony mikrofon. Którego pan dyrektor mówi. Laptop trzeba wyciszyć. To jeszcze raz, pani przewodnicząca, mogę? Laptop, którego pan korzystał, proszę wyciszyć. Ten poprzedni laptop. Teraz ja pani przewodnicząca nie słyszę. Czy mogę, pani przewodnicząca, czy mnie słychać? Ja pana słyszę. Tak. Dobrze. Proszę państwa, to jeszcze raz. Na wstępie chciałem zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały. Ona dotyczy publikatora, dotyczy ustawy o samorządzie gminnym. W projekcie uchwały Państwo macie publikator z roku 2021. Tymczasem 9 marca pojawił się tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym i jest on opublikowany pod pozycją 559 w roku 2022. To jeśli chodzi o kwestię formalną samego projektu uchwały. Innych zmian nie zgłasza. Natomiast jeśli chodzi o sam projekt uchwały, to tak, proszę Państwa, ta uchwała jest podjęta na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów.
Tenże artykuł przewiduje możliwość wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego pewnej puli mieszkań, które są dedykowane bezpośrednio do przedsiębiorców, ale pośrednio konsumentami tychże mieszkań, wydzielonych mieszkań będą pracownicy. Z kolei zgodnie z artykułem 21 tej samej ustawy, w tej uchwale musimy określić pewne zasady i kryteria, minimum pewnych zasad i kryteriów, i to dokonaliśmy. Proszę Państwa, po pierwsze, mocą tej uchwały wydzielamy 30 mieszkań, które, powierzchnia tych mieszkań jest różna, ona jest od bardzo małych, które mają około 20 metrów, do większych lub znacznie większych, przekraczających nawet 60 metrów. Wszystkie te mieszkania są mieszkaniami do remontu. Szacunkowy koszt. My z grubsza mamy już te mieszkania rozpoznane i na pewno, jak będą osoby zainteresowane, to już precyzyjnie otrzymają informacje, jakie wymagania techniczne będą musiały być spełnione, czyli jakie prace wykonane, żeby mieszkanie nadawało się do najmu. Szacunkowo przyjmujemy, że 1 m² remontu tego mieszkania będzie wynosił 500, 600, może nawet 700 zł. 700 zł, może bliżej tej ostatniej kwoty. Proszę Państwa, w projekcie uchwały jest zapisane, że mieszkania będą wynajmowane po ich wyremontowaniu przez przedsiębiorcę maksymalnie na okres 5 lat. Ustalona jest też kwestia czynszu, czyli stawki czynszu bez opłat za media. To jest goły czynsz i ta stawka wynosić będzie 6 zł. I to takie najważniejsze zasady. Jeśli chodzi o podstawową przesłankę, dlaczego ten projekt przygotowaliśmy, to jest taka, że mieszkania są skierowane do pilskich przedsiębiorców, którzy poprzez stworzenie możliwości zakwaterowania w tych mieszkaniach będą mieli możliwość pozyskania pracowników, a jeśli tak się nie stanie, to przynajmniej pozwolą w asymilacji bytowej uchodźców z Ukrainy. I to jest główna myśl. Główna idea tej uchwały. Proszę Państwa, dodam to, co jest również w samym uzasadnieniu uchwały. Wszystkie te mieszkania były proponowane osobom oczekującym w kolejce na przydział mieszkania komunalnego. Ponieważ zakres remontu tych mieszkań, stan techniczny tych mieszkań, a co się z tym wiąże, zakres remontu rzeczowy, finansowy jest znaczny, jak do tej pory, czy dotychczas, one nie znalazły chętnych do wykonania. W związku z powyższym poszukujemy ścieżki, oprócz tego, że chcemy pomóc uchodźcom z Ukrainy, poszukujemy ścieżki jak najtańszego przywrócenia tych mieszkań do ich używalności i w ten sposób wzbogacenia rynku mieszkaniowego. Myślę, że to są najważniejsze kwestie związane z tym projektem uchwały. Ja oczywiście, jeśli będą pytania, jestem gotowy do udzielenia odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mnie słychać? Nie słyszę odpowiedzi. Słychać, bo tutaj pan dyrektor mówił, że nie bardzo mnie słychać, także dlatego stąd to pytanie. Pani prezydent, szanowni państwo, otwieram dyskusję. Pani prezydent prosi o głos, tak? Bardzo proszę, pani prezydent. Nie. Tutaj jest głos. Pani prezydent, nie słychać pani. Proszę wyłączyć mikrofon. Tak. Proszę. Szanowni Państwo, trochę w uzupełnieniu, bo pan dyrektor był uprzejmy już bardzo wiele powiedzieć o programie, który znacie z wcześniejszej edycji. Są mieszkania na start, które z powodzeniem pozwalają rozwijać się przedsiębiorcom. Są mieszkania, które rotują już po raz kolejny, ponieważ młodzież czy ci pracownicy, no nazwałam ich młodzieżą, bo w pierwszym regulaminie powiedzieliśmy, że to pracownicy do 35 roku życia, ale to Państwo też wiecie, bo znacie, pamiętacie ten regulamin. Natomiast jest to rzeczywiście taka siła dodatkowa i argument dla przedsiębiorców, żeby zatrzymać w pile tych pilan, którzy stanowią wartość dla przedsiębiorstwa, bądź ściągnąć te deficytowe umiejętności, których rynek pilski nie, którymi rynek pilski nie dysponuje. Ja tylko sprostuję tutaj, że zatrudnienie ewentualne uchodźców, którzy do nas przybywają, to też jest powiązane z tą propozycją projektu, czyli oni skorzystają z tego mieszkania pod warunkiem, że też podejmą oczywiście zatrudnienie.
pomoże nam to przede wszystkim wprowadzić ich nie tylko do miasta, ale sprawić, że w tym mieście być może pozostaną na dłużej i będą tworzyć wspólnie z nami tą przestrzeń. Natomiast rozwiąże to kilka innych problemów, między innymi fakt, że te mieszkania rzeczywiście dzisiaj ich stan techniczny po pierwsze nie pozwala, bo one są po prostu nieczynne. To są tak głębokie remonty, też pewnie z wcześniejszych takich naszych materiałów Państwo pamiętacie, w jakim stanie one są, gdzie nawet już zdjęcia mogą to zobrazować, a nie zawsze na zdjęciach widać ten stan instalacji, których często brakuje, więc warunek pozyskania takiego mieszkania, jednego z tych 30, to jest doprowadzenie do jego stanu używalności. I to przedsiębiorca w założeniu powinien wykonać na własny koszt i wtedy czy on to mieszkanie dalej zagospodaruje w takim trybie jak poprzednio, poszukując specjalisty, czy okaże się, że do różnych prac nowy przybysz, powiedzmy, czy uchodźca, no tym terminem operujemy, będzie spełniał jego oczekiwania, to już pozostawiamy jakby w gestii przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, radna Emilia Piechocka. Bardzo proszę, pani radna. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, panie przewodnicząca, szanowna rado. Przedłożony projekt uchwały w oczywisty sposób ma na celu pomóc obywatelom Ukrainy i to wymaga naszej akceptacji, oczywiście. Jednak w związku z tym pojawia się przynajmniej kilka pytań do pana Piotra Głowskiego, prezydenta miasta Piły. A mianowicie, ile w zasobach gminy Piła znajduje się w tej chwili wolnych mieszkań wymagających remontu, a na który to remont nie stać gminy Piły? Dochodzą do mnie bowiem głosy, że może być ich nawet kilkaset. Proszę zatem o przygotowanie informacji pisemnej i przekazanie danych adresowych tych nieruchomości wraz z podanym metrażem. W gminie Piła okuleje zdaniem wielu mieszkańców budownictwo komunalne i to też nie ma co ukrywać. W ciągu kilku ostatnich lat oddano jedynie kilkadziesiąt nowych mieszkań. Mniej więcej jedno mieszkanie wychodzi na 1000 moim zdaniem mieszkańca. W ciągu ostatnich kilku lat. Dlatego uważam, że należy jak najszybciej zrobić publiczny wykaz wraz z dokumentacją zdjęciową wszystkich wolnych mieszkań komunalnych i zaproponować ich remont mieszkańcom, skoro nie stać na to pana jako włodarza gminy. Na koniec chciałabym dodać, że mieszkańcy zgłaszają mi takie praktyki, że mają oferowane maksymalnie jedno, dwa, góra trzy mieszkania w celu ich obejrzenia. To jest przeprowadzenia wizji lokalnej na przykład pod kątem ich ewentualnego najmu z opcją remontu. To na pewno ogranicza możliwość wyboru. Dlatego raz jeszcze podkreślam, wydaje mi się, że taki publiczny stworzony wykaz wszystkich wolnych mieszkań pozwoliłoby optymalnie i nimi zagospodarować i finalnie przekazać je potrzebującym mieszkańcom naszej gminy Piła, bo jednak tych mieszkańców jest bardzo dużo. Ja już też niejednokrotnie pisałam interpelacje odnośnie nawet z imienia nazwiska mieszkańców, którzy zwrócili się o pomoc, o zapytanie, bo czekają już latami na mieszkania. Także panie prezydencie, panie dyrektorze, bym prosiła o taką pisemną też odpowiedź, jeżeli to tak chciałam mieć do informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny przewodniczący Kazimierz Sulima. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mam w zasadzie pytanie do pani prezydent, bo pani prezydent się w tej chwili tym zajmuje. Ilu w sumie na dzień dzisiejszy przyjęliśmy uchodźców wojennych w Pile? To jest jedna sprawa. Natomiast chciałbym się także odnieść do wypowiedzi mojej poprzedniczki tutaj na temat możliwości Piła, jeśli chodzi o mieszkania komunalne. Ja myślę, że pani doskonale radna wie, że mieszkańcy komunalni, czy też mieszkania komunalne są zadłużone w sumie na koniec roku ubiegłego na ponad 10 milionów złotych. Gdybyśmy odzyskali te pieniądze, to nasze możliwości byłyby dużo większe i możliwości byłyby wybudowania, wyremontowania mieszkań i tyle. W związku z tym, że te zaległości w płaceniu za mieszkania komunalne, gdzie czynsze są bardzo niskie,
po prostu zwiększają się co roku i zwiększają tą pulę, więc nasze możliwości są zdecydowanie ograniczone. I jeszcze jedna sprawa z pytaniem także do pana dyrektora. Czy w ramach zapowiadanej pomocy Unii Europejskiej dla uchodźców w Polsce i udzielenia Polsce pomocy w zwalczaniu właśnie tej, można powiedzieć, napływu, może nie zwalczaniu, ale pomaganiu uchodźcom, czy może by trzeba było opracować jakiś program, który pozwoliłby na wyremontowanie większej ilości mieszkań właśnie z funduszy europejskich? Czy jest taka możliwość, chociaż na dzień dzisiejszy wiem, że żadne pieniądze nie wpłynęły z Unii, nawet z rządu nie wpłynęły żadne pieniądze do samorządów, które same jakoś radzą sobie w tej chwili z przyjmowaniem uchodźców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę osoby, państwa radnych, którzy już zabierali głos, o wyłączenie łapki. I proszę radny Mieczysław Karpiński. Bardzo proszę, panie radny. Już jest. Dzień dobry, pani przewodnicząca. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Ja mam kilka pytań. Po pierwsze, w treści uchwały, w sentencji uchwały nie ma mowy o pomocy uchodźcom wojennym. I jest to jedynie dodane w uzasadnieniu jako kwestia, która właściwie podlega rozstrzygnięciu decyzji przedsiębiorców. Stąd mam pewien dylemat, jaka jest intencja tej uchwały, bo jeżeli ma ona pomagać uchodźcom wojennym, no to tutaj nie ma dyskusji. Jest to sprawa dla nas oczywista. Trwa już dwa tygodnie wojna i ta pomoc z naszej strony jest okazywana i będzie okazywana na pewno. Nawet jeśli będziemy chcieli te koszty ponosić samodzielnie, jako obywatele, czy jako samorządy nawet. Bo państwo też na pewno tutaj pomaga dużo. Także chciałbym właśnie to odpowiedź w tej sprawie. No a jeżeli dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, no to ja mam pytanie takie formalne. Skoro mamy w tym miesiącu, znaczy w ostatnim miesiącu już trzecią sesję, ta jest znowu w trybie takim niezwyczajnym, wziętym w planie pracy, tylko jest dodatkowo zwoływana sesja dla jednego punktu programu, no to mam dylemat, dlaczego tak się dzieje. To jest pytanie do pana prezydenta, dlaczego po raz kolejny w krótkim czasie jest zwoływana jego wniosek sesja w trybie, no powiedziałbym, nadzwyczajnym. Prosiłbym o odpowiedź na zadane pytanie. Dziękuję. Dziękuję i proszę wyłączyć łapkę, panie radny. Bardzo proszę, pani radna Maria Miller. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałabym wiedzieć, jaki będzie status prawny po przekazaniu przedsiębiorcom tych lokali komunalnych, formalno-prawny. Kto będzie ich właścicielem? Dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę wyłączyć łapkę. Proszę, radny Tomasz Swoboda. Bardzo proszę, panie radny. Tak, słucham. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani prezydent, panie prezydencie. Przepraszam, bo tam... Pan radny Pyziak, jak rozumiem, jak rozpoznaję po głosie. Bardzo proszę wyłączyć mikrofon. Tak? Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo. Idea jak najbardziej słuszna, ale dopytam, jestem w tym projekcie uchwały też jest wspomniany, że jest to pewien okres i teraz jeżeli ten przedsiębiorca zainwestuje te pieniądze, doskonale zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy są nastawieni na to, aby prowadzić biznes i mieć zyski. I co się dalej stanie z tymi mieszkaniami po tym upływie czasu, gdzie on, jaki jest na to pomysł? Czy one wracają jako mieszkania komunalne i będą mogły mieszkańcom naszym być przekazane? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy już całej tej sytuacji, jeżeli chodzi o uchodźców wojennych z Ukrainy, bo to jest ten wątek też tutaj jest poruszany i chciałem zapytać, bo Piła z informacji, które znalazłem, mówi o tym, że możemy przyjąć 500 osób, czy ponad 500 osób. Wiem, że się odbywają spotkania z panem wojewodą. W tym tygodniu chyba też takie spotkanie się odbyło.
w sztabie zarządzania kryzysowego i chciałbym zapytać, czy przedstawiciele naszej gminy też w tym tygodniu tam byli i uczestniczyli i chciałbym, aby uzyskać dodatkowe informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę radny Zbigniew Kyziak. Bardzo proszę panie radny. Proszę włączyć mikrofon. Panie radny, proszę mikrofon włączyć. Już. Proszę bardzo. Popieram projekt tej uchwały z tym, że część pytań, na które chciałbym zyskać odpowiedź, już zostało zadanych przez poprzedników. Natomiast powiem tak, że te 30 mieszkań, które zostały w tej chwili wytypowane, wydaje mi się, że to nie wszystkie. I tutaj chyba radna Piechocka ma rację, że po uchwaleniu dzisiejszej tej uchwały powinniśmy jako radni otrzymać wykaz podobnych lokali, które są w dalszym ciągu wolne jako pustostany i które można byłoby skierować do podobnej akcji bądź poinformować mieszkańców o tym, że taka możliwość istnieje. I jeszcze jedno pytanie. Ktoś zadał pytanie przed chwilą, jaki będzie status tych mieszkań, a więc czy w momencie wyremontowania przez jakiegokolwiek przedsiębiorców to mieszkanie będzie własnością tego właśnie przedsiębiorcy i jak to będzie wyglądało po upływie 5 lat, czy ewentualnie najemca, jeżeli będzie w stanie albo wyrazi chęć kupna tego mieszkania, to ja rozumiem, że koszty kupna, znaczy te środki przekaże właściwie praktycznie przedsiębiorcy, który to mieszkanie wyremontował, mimo że lokal jest lokalem gminnym. I czy w momencie, kiedy dzisiaj uchwalimy tę uchwałę, ona zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego w ciągu 2 tygodni, a więc to będzie gdzieś pod koniec kwietnia, to jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o dalsze procedowanie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że jeszcze jest łapka pani Emilii Piechockiej. Czy to jest z poprzedniej wypowiedzi? Czy pani radna chce jeszcze zabrać głos? Pani przewodnicząca, ja bym tylko tutaj odnieść się do wypowiedzi pana radnego Kazimierza Sulimy. Oczywiście, ale też nie możemy wszystkich mierzyć jedną miarą, bo są też mieszkania puste, które no, nie są zadłużone, ale tutaj też no, tak nie do końca, także to tyle, dziękuję. Dziękuję i proszę wyłączyć łapkę, tak? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, na większość pytań związanych ze stanem państwo znajdziecie odpowiedź w dokumentach, które państwu non-stop dostarczamy. I jednym z takich jest między innymi dokument, który mówi o stanie naszych zasobów lokalowych, ile z nich jest wynajmowanych, ile jest zadłużonych, ile jest wolnych, więc no, wystarczyłoby przejrzeć te dokumenty i myślę, że tam większość odpowiedzi się znajdzie. Ale takich kilka no, zdań padło, które są jedne, po pierwsze się nie mogę zgodzić, a inne są nieprawdziwe. Tak? Wybudowaliśmy kilkaset mieszkań jako jeden z nielicznych samorządów, na pewno w tej części kraju. Nawet nie tylko województwa. I zachęcam do przejrzenia informacji, które posiadamy i państwo też są powszechnie dostępne i są również w waszych materiałach, które dostarczamy przed sesjami. Po drugie, te mieszkania, o których między innymi dzisiaj rozmawiamy, były proponowane mieszkańcom Piły. One są z reguły w takim stanie, który uniemożliwia faktycznie wprowadzenie się. A to nie tylko kwestia zadłużenia mieszkańców, ale również okrawanie nas z pieniędzy przez ostatnie kilka lat, które mogłyby być przeznaczane na remonty tych mieszkań, a my mamy tych środków nie więcej, tylko mniej z każdym rokiem. I jak dodamy do tego inflację, koszt, który
gwałtownie rośnie każdego działania inwestycyjnego czy remontowego, no to łatwo sobie wyobrazić, jaka jest sytuacja. To też nie są mieszkania, które można rozdać, nawet tym, którzy chcą taki remont przeprowadzić. W związku z tym robimy to, co właśnie w tej chwili robimy. Albo sprzedajemy część tych nieruchomości, znajdują swoich nabywców i je remontują, albo proponujemy takie rozwiązanie jak dzisiaj. I ono, od razu Państwu powiem, jest faktycznie w głównej mierze spowodowane sytuacją związaną z Ukrainą. W związku z tym ten tryb, który nie nadużywamy, bo tryb jest tylko wtedy uruchamiany, kiedy sprawy są niezwykle pilne, z reguły zwiążą się z pieniędzmi, które chcemy natychmiast uruchamiać, by nie czekać nawet tygodnia, bo nieraz w takim odstępie te sesje się odbywają. Ale też nie chcemy zapisu wprowadzać takiego, który by dyskryminował całkowicie naszych mieszkańców, czy to tych, którzy są już wcześniej i przyjechali tutaj i pracują z Ukrainy, czy po prostu Polaków, którzy mają prawo do tych mieszkań się wprowadzić. Więc ufam, że w dużej mierze sytuacja będzie wyglądała tak, bo takie mam głosy od przedsiębiorców, że to znajdą tam faktycznie swoje miejsce ci, którzy mieszkali czasami w kilka osób w jednym mieszkaniu, a dzisiaj dotarły do nich rodziny i nie potrafią jak gdyby sobie już inaczej poradzić w tym miejscu, w którym przebywali. Z drugiej strony oczywiście dla przedsiębiorcy będzie koszt ten początkowy remontu duży, ale z perspektywy wielu lat i takiej sytuacji, w której to często przedsiębiorcy dopłacają swoim pracownikom do mieszkań, że tak czy inaczej może to być oferta interesująca, patrząc na ten pięcioletni okres. Z punktu widzenia bezpieczeństwa własności tych nieruchomości, no to tak jak jest napisane, to jest pięcioletni okres umowy, maksymalnie pięcioletni okres umowy. W tym czasie wartość tego remontu powinna się przedsiębiorcy zrekompensować. To znaczy powinien, że nie będzie to tani, ale powiedzmy będzie to w granicach zera, jeżeli chodzi o koszt normalnego wynajmowania na rynku, bo te 6 zł to nie jest cena czysto rynkowa. To jest troszeczkę więcej niż mamy w naszych zasobach komunalnych, ale zdecydowanie mniej niż na rynku. Mówię o opłacie, którą potem będzie musiał przedsiębiorca wnosić. A z punktu widzenia zabezpieczenia interesu komunalnego te mieszkania pozostają i pozostaną również w przyszłości własnością gminy. Wrócą do nas i już rada następnej kadencji będzie decydowała, co z nimi zrobić, czy przedłużać te umowy w takim trybie, czy wycofać je z tego trybu wyłączonego, którym dzisiaj one się znajdą. Będzie to znowu decyzja radnych, nie będzie tutaj możliwości działania indywidualnego, czy to prezydenta, czy kogokolwiek innego. Było też pytanie, tu chciałbym na wszystkie odpowiedzieć, jaka jest intencja, to myślę, że odpowiedziałem, dlaczego sesje nadzwyczajne, myślę, że też status prawny, jeszcze raz powtarzam, że gmina i okres pięcioletni. Ostatnie chyba, no może nie wprost związane, ale niezwykle dzisiaj na pewno ważne. Uczestniczymy we wszystkich spotkaniach, jeżeli chodzi o sztaby kryzysowe, zarówno te wielkopolskie, jak i też no, uczestniczymy w tym pośrednio, co dzieje się. Mamy bardzo dużo informacji od mieszkańców. Tak naprawdę to Polacy, tak bym powiedział w tej kolejności, Polacy, potem samorząd przejęli obowiązki pomocy uchodźcom.
My ze swojej strony zadeklarowaliśmy faktycznie pomoc wojewodzie, bo pamiętajmy, że to jest obowiązek państwa, tak właściwie powinno być zorganizowane. Na razie rozumiem, że przez chwilę mogło tak być, ale dzisiaj musi się to zmienić. To państwo musi przejąć odpowiedzialność za sytuację, a nie wolontariusze, ani samorządowcy. I czekamy w tej chwili na dyspozycje związane chociażby z ustawą, która mam nadzieję zostanie lada moment również przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta. Ona chwilowo rozwiąże część z tych problemów. Mówię o pieniądzach, które można będzie przekazać osobom, które dzisiaj udostępniły swoje nieruchomości. Ale przed sesją dosłownie rozmawiałem z panią wicewojewodą o tym, żeby przygotować się na scenariusz, bym powiedział, jeszcze bardziej krytyczny niż to, co sobie na razie widzimy i wyobrażamy. I do takich sytuacji się przygotowujemy. Może to oznaczać już nie tylko hotele, mieszkania. Większość z tych miejsc jest już zajęta. To są setki osób, które są na terenie miasta, którym pomagamy między innymi takimi bieżącymi działaniami jak żywność, środki ochrony, nie ochrony, tylko no powiedzmy wszystko, co związane z taką chemią codzienną, chociaż coraz też trudniej jest i pewnie będzie prowadzić zbiórki, bo ta tak powiem, hojność mieszkańców Polski myślę, że niestety będzie słabła z oczywistych względów, tak, bo to po prostu będzie długo i też obciążało wszystkich budżety domowe. Jak spojrzymy na szalejącą inflację, jeszcze ceny w sklepach, na stacjach, no to wielu Polaków to też będzie pewnie odczuwało. W związku z tym liczymy się z dużymi kłopotami, które pojawią się i nie chcemy. I bym powiedział, od wczoraj zarówno samorządowcy Związku Miast Polskich, jak i Unii Metropolii mówimy, że w tej chwili to już żądamy działania po stronie rządowej związanego z finansowaniem tego wszystkiego. Nie możemy zostać za chwileczkę sami z tymi problemami. My obsługujemy bardzo dużo osób w tej chwili na Dąbrowskiego, którzy będą pewnie przychodzić po tę pomoc jeszcze długo. Staramy się znaleźć im jak najszybciej zatrudnienie. Tutaj jest bardzo wiele pracy po stronie absolutnie dziesiątek środowisk i to bym powiedział najczęściej i najwięcej pomagają ci, którzy w ogóle o tym nie mówią, w ogóle o tym nie piszą, nie pokazują, nie ma ich na zdjęciach, nikt o nich nie wie i czasami zabraniają nam nawet, by pod żadnym pozorem o tym nie mówić, bo uważają, że no takie mają obowiązki, bym powiedział, społeczne i taki jest moment, w którym trzeba pomagać. Na pewno sytuacja, jeżeli się zaogni, będzie wymagała od nas tych dodatkowych, nadzwyczajnych działań, czyli uruchomienia być może miejsca pobytu masowego. I to na pewno zmieni w znaczący sposób sytuację. No chociaż z drugiej strony widzimy, byłem na spotkaniu z burmistrzami, z prezydentami, z radnymi miast Niemiec, do których ten napływ jest zdecydowanie mniejszy, że w pierwszej kolejności będą chcieli nam pomóc. Wczoraj taką listę najbardziej potrzebnych rzeczy wysłaliśmy do strony niemieckiej, do takiego naszego odpowiednika Związku Miast Polskich po stronie Niemiec. I chyba jej pierwszy odzew, nie wiem nawet, czy dzisiaj jakiś pierwszy transport do nas nie trafi.
ale trzeba się też liczyć z tym, że wiele z tych osób będzie jechało dalej, trafiając między innymi do tych gmin za chwileczkę po niemieckiej stronie i oni w pewnym momencie no, też przestaną mieć możliwości dalszego wspierania czy nas, czy Ukrainy w sposób bezpośredni. Dzisiaj tak między innymi to się odbywa, więc przygotowujemy się do maratonu. To nie jest sprint, nie ma tutaj miejsca na, bym powiedział, działania takie, które zakończą się z myślą, rozpoczynają się, że zakończą się za kilka dni, za tydzień. Tak oczywiście mogą zrobić osoby prywatne, firmy, nie mają żadnych zobowiązań. My jako samorząd zostaniemy z tymi problemami pewnie na wiele tygodni. Część z tych osób nie tylko, że nie chce, bo będzie się pewnie bała, nawet gdyby ustał bezpośredni konflikt, ale często nie ma zupełnie gdzie wrócić, bo ich domów po prostu fizycznie nie ma. Będzie poszukiwała tutaj u nas pomocy. Wiąże się to oczywiście z miejscami w szkołach, z utrzymaniem odpowiedniej jakości nauczania, żeby nie odbywało się to ze szkodą dla procesów nauczania. Będziemy musieli pomyśleć pewnie o dodatkowych miejscach w przedszkolach, o tym, żeby właściwie na każdym szczeblu edukacji również wprowadzić opiekę dodatkową psychologiczną. I ilość zagadnień, problemów, wprowadzenie tych wszystkich osób do systemu opieki zdrowotnej, znalezienie im lekarzy pierwszego kontaktu. Oni nie mogą jeździć na SOR do szpitala, bo zablokują zupełnie funkcjonowanie tego szpitala. Tam jest bez tego dramatycznie źle, a wynika to z, jak powiem, no, takiego, a nie innego zarządzania szpitalem, ale dodatkowo nie możemy doprowadzić, żeby setki osób, o setkach osób rozmawiamy obecnie, a być może tysiące w najbliższych dniach, bo spodziewamy się, mówię tutaj również o Centrum Zarządzania Kryzysowego pana wojewody, sytuacji, w której pojawią się dodatkowe tysiące osób. Te osoby być może będą czasami krótkotrwale u nas, właśnie w formie takiego oczekiwania na nowe mieszkanie gdzieś tam w innej części Europy, ale musimy im w tym czasie zapewnić dach nad głową. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszystko, co się pojawiło, to wyjaśni. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę jeszcze o głos prosi radna Magdalena Prawich. Bardzo proszę, pani radna. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mi się uda dobrze połączyć z Państwem. Jestem na miejscu w Przemyślu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że my tam mamy taką ofertę bardziej, mi się wydaje, dla przedsiębiorców i dla mężczyzn, można powiedzieć. Jestem tutaj na bieżąco jako wolontariusz i powiem, to są kobiety. To są kobiety, matki przerażone, babcie, samotne, dziewczynki, dzieci. One potrzebują w tej chwili pomocy. Teraz mieszkania to jest rzecz przyszła, a musimy jako miasto Kopiła przygotować się na już pomoc dla nich. Także myślę, że powinniśmy coś jeszcze innego, dodatkowego w tym wprowadzić jednak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Bardzo proszę, pani prezydent. Nie mam na pulpicie, także bardzo proszę. Ale udało się. Bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście trudno jest w tej chwili Państwu przedstawić całość zadań, które realizujemy nieprzerwanie 7 dni w tygodniu, niemal całą dobę, ponieważ wystarczy sobie wyobrazić, że 100 tysięcy ludzi, głównie kobiet, które przekraczają granicę, to
Każdego dnia miasto większe niż Piła wkracza do Polski i rzeczywiście coraz trudniej jest to zagospodarować, bo dzisiaj już otrzymuję informację, że te wszystkie rodziny goszczące, które się zgłosiły i na początku ta oferta była w Pile dosyć duża, powoli te zasoby się kończą i rzeczywiście coraz ciaśniej robi się w tym obszarze możliwości oferty zamieszkania. Mamy świadomość tego, że przybywają głównie kobiety, bo o ile wcześniej ta fala pracowników ukraińskich to 70% to byli mężczyźni, teraz jest dokładnie ten trend odwrotny. Co poniedziałek się spotykamy z grupą ukraińską, jest z nami psycholog, w tej chwili bardzo mocno wspiera nas dyrektor Dzikowski z Wydziałem Oświaty. Rozważane jest takie wsparcie w każdej ze szkoły, takiego koordynatora, który pozwoli i pomoże młodzieży i dzieciom w takim wejściu w nasze środowisko. Natomiast my nie czekając już, od 24 lutego tak naprawdę wysłaliśmy i skierowaliśmy skierowanie do pilskich przedsiębiorców, nie tylko wszystkich, można powiedzieć, którzy z nami od wielu lat współpracują, z prośbą o oszacowanie możliwości wsparcia. Będą to głównie kobiety, więc na tych poniedziałkowych spotkaniach mówimy o pracy, ale równocześnie mówimy o wsparciu, czyli jeżeli mama zdecyduje się pójść do pracy, mamy świadomość, że musimy pomóc w umieszczeniu dziecka w przedszkolu czy w szkole. To jest w naszym dobrze pojętym interesie, bo im szybciej te osoby znajdą takie stabilne miejsce, im szybciej będą mogły podjąć pracę zarobkową, tym szybciej odciążą te rodziny goszczące, bo nie wszystkie rodziny goszczące oprócz takiego nagłego zrozumienia, wysokiej empatii przyjęły pod dach, nie wszystkie rodziny będą w stanie przez kilka następnych miesięcy utrzymać. Oczywiście czekamy na specustawę, która być może ich wesprze, natomiast ten problem wydaje się przerośnie portfel i możliwości przeciętnej rodziny. W związku z tym te czynności, które z pomocą państwa w tej chwili oferujemy, pomogą stanąć na nogi tym właśnie kobietom, które przybyły. Wśród prac są głównie, tak powiem, bez szczegółów wielkich, są oczywiście właśnie jest to oferta dla pań ze świadomością, że z reguły nie znają języka, ze świadomością, że trudno mówić od razu o nostryfikacji wszystkich dyplomów, więc chcemy im podać rękę wspólnie i solidarnie właśnie z pilskimi przedsiębiorcami, tak żeby mogły później planować jakąś bardziej stabilną, przewidywalną karierę zawodową. Teraz nie mówimy o rozwoju kariery zawodowej, mówimy o osiągnięciu pewnej stabilizacji i odciążeniu tych rodzin, które wzięły na siebie. Ja nie chcę tego nazywać ani ciężarem, ani odpowiedzialność, niemniej jednak na pewno obu stronom trzeba po prostu pomóc. Stąd tak od początku myślimy bardzo szeroko o dzieciach, żeby one przeszły przez ten proces w miarę płynnie, o ich mamach, bo głównie one przybyły, tak żeby im pomóc. Dziękuję. Dziękuję pani prezydent. Bardzo proszę jeszcze pan radny Grzegorz Płachta. Bardzo proszę panie radny. Tak, dzień dobry państwu, dzień dobry pani przewodnicząca, pani prezydent, panie prezydencie, szanowni państwo, panie dyrektorze. Z oczywistych przyczyn wszyscy mówimy tutaj o uchodźcach wojennych i te kwestia tych mieszkań, udostępnienie ich przedsiębiorcom też jest takim tutaj pretekstem do tego, żeby porozmawiać o tej sytuacji aktualnej, jaką mamy na terenie naszego kraju. Na początku, zanim powiem to, chcę powiedzieć, muszę pochwalić państwa, że rzeczywiście ten punkt na Dąbrowskiego 8 działa bardzo skutecznie, wszystko tam działa prężnie, tam chyba zdaje się pani Magdalena Mady-Szpener bardzo się angażuje. Widać, że no, działa to profesjonalnie i muszę podziękować i pochwalić państwa. Natomiast ja z takim problemem się do państwa zgłoszę. Oczywiście, tak jak pan prezydent powiedział, panie Głoski, rzeczywiście ci, co najwięcej pomagają, to najmniej o nich słychać, to jest rzeczywiście prawda, bo często jest takie ryzyko nabijania sobie popularności przez pomoc, ale rzeczywiście ta pomoc zwykłych ludzi i przedsiębiorców, zresztą sam byłem, też mogłem być takim pośrednikiem, gdzie po prostu przedsiębiorcy szukają takiej możliwości konkretnej rodzinie pomóc.
I z takim problemem się, Szanowni Państwo, spotkałem, że w punkcie konsultacyjnym w Warszawie została rodzina skierowana do jednego z dwóch naszych hoteli, które zadeklarowały się, że przyjmą uchodźców. No i ta rodzina udała się do jednego hotelu, nie przyjęli ich, odesłano do drugiego hotelu, też ich tam nie przyjęli i oddelegowali ich do Poznania na Głogowską 14, tam na Targi Poznańskie, żeby ich tam zakwaterować i ponownie ich oddelegować gdzieś. Więc no ewidentnie w Pile brakuje jakiegoś takiego punktu koordynacyjnego, może jakiejś filii poznańskiej sztabu kryzysowego. Taka moja prośba do pana prezydenta, żeby może podczas tych spotkań w sztabie kryzysowego zaapelować o jakiś punkt, taki jakąś chwilę tego sztabu kryzysowego, żeby ci uchodźcy nie musieli jechać do Poznania i z powrotem wracać do Piły, prawda? Bo to jest duży problem. Może zaangażować trochę Straż Miejską też w takich technicznych sprawach. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pomoc Państwa, naturalnym odruchem naszym jest to, że polskie społeczeństwo po prostu w odruchu serca ruszyło na pomoc. Nie jest to takie skoordynowane, ponieważ każdy we własnym zakresie, ludzie składają samochody, jadą na granicę, przewożą ludzi, więc w tym pierwszym okresie na pewno to jakiś chaos będzie. Natomiast myślę, że tyle, jaką tytaniczną pracę wykonuje państwo polskie i rząd polski, i to również na arenie międzynarodowej, myślę, że żaden inny kraj i żaden inny rząd takiej pracy nie wykonuje. Cieszę się, że pan prezydent kontaktuje się ze Związkiem Miast na terenie Niemiec, no bo rzeczywiście powinniśmy być dla nich takim wyrzutem sumienia, bo troszeczkę z taką umiarkowaną ostrożnością pomagają. Natomiast odnosząc się jeszcze do pana radnego Sulimy, czy jest jakaś możliwość pomocy samorządu z bezpośrednich środków Unii Europejskiej? Szanowni Państwo, no musimy unikać takiej pokusy pomijania się nawzajem. Jeżeli będziemy razem współdziałać, to to działanie będzie bardziej efektywne i jest rzeczywiście wymagane na szczeblu krajowym, żeby była to koordynacja, żeby te środki były właściwie dystrybuowane, wobec czego najwłaściwszym by było, żeby te środki były przekazywane przez państwo polskie na szczeblu rządowym, żeby można było je właściwie rozdysponować. Bo jeżeli wszystkie samorządy będą działały na własną rękę, to będzie chaotyczne, więc myślę, że w tym trudnym okresie powinniśmy działać razem i nie starać się jakby wychodzić przed szereg. No musimy ze sobą współpracować. Ale na ten i odnośnie tych mieszkań komunalnych, rzeczywiście też to zauważam, że pracownicy, pracodawcy organizują, znam też parę takich przykładów, swoich pracodawców ściągają rodziny tutaj. Tak, jadą na granicę, konkretnie te przyjazdy są dedykowane pod konkretne rodziny, więc rzeczywiście zgodzę się również z Państwem, że w przypadku oddania tych mieszkań dla przedsiębiorców, oni będą wiedzieli najlepiej, jak rozdysponować się, poznają konkretne przypadki. Także myślę, że to będzie również skuteczne. Także jeszcze raz mówiąc, ten punkt konsultacyjny, żeby jakoś postawić się, żeby w Polsce utworzyć Pilę, żeby nie trzeba było, żeby te rodziny nie musiały jechać do Poznania i potem wracać do Piły. Także dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo za możliwe zabranie głosu. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Jeszcze o głos prosi radna Emilia Piechocka, tak? Bardzo proszę. Tak, Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo. Ja tutaj bym takie zapytanko miała do Pani Prezydent, czy jest możliwe, żeby wydłużyć godzinowo w Inwestparku, tak, bo tutaj mieszkańcy mówią, że nie zdążą dojechać, że też pracują, nie zdążą, mają dzieci do odebrania z przedszkola, tak troszeczkę tutaj o wydłużenie czasu w Inwestparku, tak, czy jest taka możliwość? Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Bardzo proszę, Pani Prezydent. Szanowni Państwo, rzadko korzystam tak w takiej szerokości z czasu antenowego, ale rzeczywiście jest ku temu bardzo ważna okazja i przy tej okazji mogę wyjaśnić to, czego nie widać. Bardzo dziękuję za te słowa uznania, bo powiem, żebyście Państwo mieli świadomość, urzędnicy w dużej mierze po pracy służbowej zamieniają się od 2 tygodni w wolontariuszy i to jest absolutnie ich wybór. Z komendantem Noskiem kończę rozmowę zazwyczaj w godzinach późnonocnych, kiedy pisze do mnie i pyta, czy jeszcze możemy rozmawiać, więc nie ma potrzeby angażowania Straży Miejskiej. Oni są od początku w kontakcie ze sztabem kryzysowym, uczestniczą w konferencjach wojewody.
wdrażają te wszystkie zalecenia, które na ten moment możemy wdrożyć. Natomiast sytuacja, którą pan radny Grzegorz Płachta opisał, wynika właśnie z faktu, że w Pile nie mamy dotąd punktu recepcyjnego, o który do wojewody wystąpiliśmy dwukrotnie, ze świadomością, że matki z dwójką czasami małych dzieci lądują w Pile, nie znają języka, nie mają środków do życia i tutaj dowiadują się, że aby zarejestrować się w punkcie recepcyjnym, muszą jechać do Poznania, co jest absurdem, bo zdajecie sobie państwo sprawę, że mimo, że mają darmowy bilet na kolej, to jadąc z dzieckiem do Poznania potrzebne jest pewne zabezpieczenie chociażby w takie środki chociażby żywnościowe. Więc rzeczywiście ten punkt recepcyjny, zresztą pan radny sam to wyraził, byłby ze wszechmiar wskazany w Pile. Niemniej jednak właśnie dotąd takiej zgody nie mamy. Być może nastąpi przełom, bo dzisiaj rozmawiamy już tutaj z zespołem wojewody. Zaproponowaliśmy, wskazaliśmy miejsce, gdzie można by to zorganizować. Tylko na to czekamy, na taką decyzję. Wtedy skończą się wyprawy matek z dziećmi do Poznania, bo jeszcze oprócz tego problemu rejestracji, bo ta rejestracja też odciążyłaby mieszkańców naszych, bo zarejestrowany, który nie ma rodziny goszczącej, nie ma pomysłu, gdzie zdobyć zakwaterowanie, wtedy wojewoda wskazuje, dokąd ma pojechać i gdzie dostanie całodzienne wyżywienie. W Pile wskazaliśmy trzy takie miejsca, hotel Arche, hotel Gromada i Mosir. Ta rodzina, która trafiła do jednego z tych hoteli, musiałaby trafić właśnie przez ten punkt recepcyjny, bo w tym momencie wojewoda podpisuje umowę z tym hotelem i hotel przyjmuje, kwateruje i zapewnia posiłki całodzienne. Także czekamy na ten punkt. Powiem tylko, że macie świadomość, że ci, którzy do nas dotarli, czasami nie mają dokumentów związanych z przejściem granicy. Także to jest drugi punkt, ale tutaj wydaje się, że tego momentu nie ominiemy. Są ludzie, których data ważności paszportu się skończyła albo nie mają przybitej daty przekroczenia granicy. Oni muszą się zjawić na punkcie przekroczenia granicy, a najbliższy jest na Ławicy, na lotnisku Ławica. Ale to jest jakby rzecz obok tego punktu recepcyjnego. Godziny obsługi punktów wsparcia, myślimy o tym, bo ten ruch rzeczywiście jest coraz bardziej natężony. Pracujemy od poniedziałku do soboty i wydaje się rzeczywiście, że to już jest ten czas i od przyszłego tygodnia rozważamy wydłużenie, ale ci, którzy korzystają, mają świadomość, że to nie jest tak, że o 12 zamykamy punkt, tylko obsługujemy do końca, do ostatniego potrzebującego. Tak myślę sobie, czy na wszystkie pytania odpowiedziałam. To jest sytuacja, która będzie się zmieniać. A, jeszcze powiedziałam, jeszcze zamierzałam nawiązać do uchwały, wokół której toczy się dzisiejsza dyskusja. Przekazując te mieszkania, w zasadzie, tak jak powiedziałam, kilka rzeczy udaje się rozwiązać jednorazowo. Remontujemy mieszkania, które dzisiaj nie nadają się do użytku, a mieszkańcy wcześniej nie przyjęli tej oferty właśnie dlatego, że musieliby na dzień dobry 20-25 tysięcy zarezerwować, żeby je doprowadzić do stanu użytkowania, nie do komfortu, po prostu żeby wprowadzić tam instalacje, których nie mają. Natomiast przedsiębiorca, który skorzysta, to wyremontuje i wprowadzi na rynek pracy, pomoże tej matce stanąć na nogi i odciąży właśnie tą rodzinę goszczącą. Czyli podanie jakby takiego narzędzia w postaci tej uchwały, dostajemy dodatkową motywację też dla przedsiębiorców, żeby po prostu nam pomógł rozpakować ten bardzo duży, rosnący problem. Dziękuję. Dziękuję, pani prezydent. Jeszcze bardzo proszę, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo, pani przewodniczącej. Szanowni państwo, debatujemy dosyć długo nad bardzo ważną inicjatywą prezydenta miasta, bo jest to konkretna propozycja w tym, bym powiedział, morzu problemów, które stoją przed nami. Znaleźliśmy się w bardzo precedensowej sytuacji,
z jaką nie spotkaliśmy się jako społeczeństwo od dziesiątek lat. Napłynęło już ponad 1 000 000 uchodźców wojennych, to warto podkreślić. I tak na dzień dzisiejszy to egzamin tak naprawdę zdaje społeczeństwo. Tylko społeczeństwo, jak to zauważamy i myślę, że słusznie, w pewnym momencie będzie zmęczone, ponieważ coraz częściej padają pytania, gdzie jest państwo. A państwo, które dzisiaj tu było wychwalane, przed chwilą niepotrzebnie zupełnie, bo wstrzymałbym się od swojej wypowiedzi, powinno być najpierw. Ja się momentami zastanawiałem, czy w pewnej chwili na podstawie jakiegoś nieostrożnego kroku przypadkiem nie staniemy się stroną w tej wojnie. I oby do tego nie doszło. Dlatego myślę tak, że państwo nie poradzi sobie na pewno bez samorządów, które już pracują, wspierając to, co w pierwszej kolejności wykazali z wielkości serc nasi mieszkańcy społeczeństwa całego kraju, ale przede wszystkim zakoordynowanie tego, a nie zalansowanie się, powiedzmy, jaką to pomocą idziemy, co słyszałem od osób, które były na granicy jako wolontariusze i niedawno wrócili, jest zobowiązane koordynować to zarówno na szczeblu kraju, szczeblu województwa. I słusznie były tutaj uwagi, że regionalnie, tak jak w przypadku Piły, również winno być to przedłużenie. I oby jak najszybciej to nastąpiło, bo najgorsza byłaby sytuacja, gdyby ta ofiarność społeczeństwa się wypaliła, widząc brak tego wsparcia państwowego. Również i samorządy zaczęłyby błądzić, bo samorządy muszą też być koordynowane. Dlatego jestem przeświadczony, że ten już ponad 1 000 000 uchodźców wojennych, którzy napłynęli, może zamienić się w 2 000 000 i wtedy nie poradzimy sobie z tym problemem, jeśli te koordynacyjne działania nie nastąpią. Państwo ma mnóstwo mechanizmów, ma ogromny potencjał służb wszelkiego rodzaju, aby powiedzmy tą sytuację opanować i myślę, że wtedy zarówno damy sobie z tym radę i wywiążemy się z przyjętego obowiązku wobec powiedzmy wielkiego sąsiada, jakim jest Ukraina. I jestem też przekonany po licznych kontaktach i wizytach zagranicznych, że Europa też zauważyła, że Polska jest zdolna to zrobić, ale tak na dobrą sprawę najwięcej zależy w tej chwili od współdziałania. Ani społeczeństwo, ani samorządy bez państwa nie poradzą sobie. Najpierw państwo, później my. I społeczeństwo. Trzeba odwrócić powiedzmy rolę. I oby państwo jak najszybciej się obudziło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze radna Maria Miller prosi o głos. Bardzo proszę pani radna. Zawsze jak wypowiada się radny bądź radna na tematy polityczne, to mnie po prostu nosi. Jest sytuacja naprawdę bardzo trudna, nie tylko dla samorządów, przede wszystkim dla państwa polskiego. Rzeczywiście Polacy stanęli na wysokości zadania i o tym wiemy wszyscy. I życzę im, aby jak najwięcej sił i na jak najdłużej im starczyło. Ale życzę również opozycji, żeby nie przeszkadzała, albo żeby zwróciła się do swoich europosłów i posłów, żeby w rezolucjach nie ubiegały się o sankcje dla Polski w tak trudnym okresie. Dziękuję bardzo. To jest dopiero przeszkadzanie. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Tomasz Swoboda. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Też martwi mnie, w którym kierunku ta dyskusja idzie, przerzucanie się odpowiedzialnością państwo, samorząd. Chciałem tylko zwrócić jedną uwagę, szanowni państwo. Obywatele, samorząd, taki czy inny, to też państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Kazimierz Sulima. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, ja w zasadzie
tylko i wyłącznie w odpowiedzi do pani Marii Millerowej. To właśnie pani wypowiedź była typowo polityczna, a nam zwracanie uwagi na ten temat w dniu dzisiejszym jest kompletnie nie na miejscu. Myśmy tu nie politykowali, mówimy o faktach, o żadnych innych rzeczach nie mówimy, więc proszę wziąć to do siebie uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Mieczysław Karpiński. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałbym tylko jedno pytanie zadać, ponieważ ta dyskusja trochę idzie w kierunku takim bardzo ogólnym. Trudno przewidywać wiele sytuacji. Zwiększona ilość uchodźców w skali kilku milionów jest prawdopodobna i to byłoby po prostu sytuacja adekwatna do tej, którą mamy w Syrii i w Libanie. I tego typu sytuacja byłaby dla Polski straszna, bo jeżeli prawdą jest fakt, że przyjęliśmy tyle uchodźców, co Unia Europejska w ostatnim kryzysie migracyjnym w ciągu 2 lat, no to jest bardzo znaczące porównanie i no, daje do myślenia po prostu, przed jakimi problemami możemy jeszcze stanąć, bo te już obecnie są potężne. Dlatego chciałbym zapytać, jaką na dzisiaj mamy liczbę uchodźców wojennych w Pire konkretnie. No to da nam obraz, jak sobie możemy z tym poradzić, ewentualnie jak reagować w najbliższych tygodniach. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pani prezydent, ja jeszcze dołączę się do tych pytań. Ilu uczniów mamy przyjętych? Jeżeli pani prezydent dysponuje taką informacją, bo to oczywiście wiadomo, że to codziennie przybywa, ale jakiś tam moment jest zapisu. Ilu mamy uczniów w naszych szkołach podstawowych i co gwarantujemy tym uczniom? No i jak wspieramy szkoły? Czy mamy jakieś możliwości wsparcia? Jak wygląda ta sytuacja? Bardzo proszę, pani prezydent. Szanowni państwo, wiecie, że nie jestem politykiem i to nie będzie wypowiedź polityczna, natomiast będzie to pewien obraz rzeczywisty, który obserwujemy nie tylko w Pile, ale w Polsce w tej chwili. Mamy za sobą duży kryzys związany z pandemią, niemal 2-letni, który na pewno w dużej mierze dotknął i tematów takich zdrowotnych, wielu tematów społecznych, ale też dosyć mocno wydrenował portfele Polaków. I to, co się teraz dzieje, dzieje się podwójnym wysiłkiem tych rodzin goszczących, bo próbując odpowiedzieć chociażby na pytanie, ilu w tej chwili jest uchodźców w Pile, to też jest bardzo trudne pytanie, ponieważ rodziny rzuciły się na granicę, rzuciły się na pomoc i przejęły jakby tą odpowiedzialność na siebie. I to właśnie, o czym próbuję od początku powiedzieć, pominęły system, który pozwalał ich rejestrować, który dawał im zakwaterowanie i wyżywienie, oni to wszystko po prostu wzięli na siebie, tak? Więc my szacujemy po ilości osób, które już się przez punkt przewinęły, plus po takich szacunkach, które opieramy też na kontaktach, jakie mamy tutaj z taką grupą społeczną bardzo zaangażowaną, po szacunkach, które wynikają ze spotkań, które mamy z nimi, że w Pile w tej chwili na pewno jest około 1000 uchodźców, a mamy świadomość, że każdego dnia lawinowo ta ilość wzrasta. Nie wiemy, jak długo potrwa ten kryzys, ta wojna, bo ci, którzy pierwsi rzucili się na pomoc, też sądzili, że pewnie pomagają w takim kryzysie, który może przez kilka dni pomoże tym rodzinom, a później jakoś to będzie. Prawdopodobnie mówimy o wielu kolejnych miesiącach, żeby nie latach, ale na pewno o kilkunastu miesiącach, gdzie ta sytuacja może potrwać. Pamiętajmy, że mamy i rosnącą inflację, i rosnące rosnące kredyty, stopy procentowe, więc to gdzieś tam nie poprawia naszej sytuacji. Wszyscy mamy tego świadomość. Natomiast ja już mam takie
takie uwagi ze strony mieszkańców, pytania w zasadzie, gdzie oni mogą szukać pomocy, bo sami zaczynają łapać troszeczkę zadyszkę. Stąd no, czekamy, nie ukrywam, na tą specustawę, która odciąży po prostu mieszkańcy, bo za chwilę ten problem nie będzie dotyczył tylko uchodźców, ale będzie dotyczył naszych mieszkańców, którzy popadną też w takie kłopoty. Dlatego tak dzisiaj ten temat jest zorientowany nie na tyle na same mieszkania, ale na rynek pracy. Po prostu musimy jak najszybciej uruchomić możliwość zarabiania pieniędzy przez ludzi, którzy bez tych pieniędzy wielokrotnie do nas dotarli. Więc na pewno wiele rzeczy zadziało się poza jakby możliwościami państwa jako takiego, ponieważ to mieszkańcy, jeżeli by to określić w procentach, no to chociażby patrzmy na Piłę, tak? Przez drogą, przez punkt recepcyjny na Piłę, podobno wczoraj, jeszcze nie mam potwierdzenia, wpłynęły pierwsze zlecenia wojewody. Przyjechali pierwsi uchodźcy, którzy będą finansowani przez państwo. No a jeżeli mówimy o tych 1000, to przez kogo oni są finansowani? Oni są finansowani przez mieszkańców naszych, przez swoje rodziny ukraińskie, które wcześniej tu przybyły i pracują. Wszystkim pomagamy w tym punkcie wsparcia. Wiemy, co kupują, co dostają. Są to oczywiście podstawowe produkty żywnościowe, ale też środki higieny. Więc no, ten ruch naprawdę w bardzo dużej mierze, pewnie w 80%, odbył się na barkach rodzin goszczących z pominięciem właśnie tych punktów recepcyjnych. Być może ta specustawa, na którą wszyscy czekają, da taki oddech i taką możliwość myślenia o kolejnych miesiącach, bo tak jak powiedziałam, to nie jest ratunek na 2 tygodnie. My musimy myśleć o skali kilkunastu miesięcy, tym bardziej, że wiele z tych rodzin nie będzie miała do czego wracać, więc ich pobyt tutaj może się pewnie przedłużyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, nie widzę dalszych zgłoszeń. Przepraszam bardzo, jeszcze dodam, bo nie odpowiedziałam na jedno pytanie dotyczące oświaty. Codziennie otrzymuję informacje. Grupa ukraińska, ukraińskich mam złożyła takie zapytanie, w jaki sposób mogą się tutaj udać do szkół. Pomagamy i to widać w rosnącej ilości dzieci i młodzieży, która trafia. Na wczoraj mieliśmy 49 nowych zgłoszeń do szkół i 18 do przedszkoli. Dziękuję Pani Prezydent za tę informację. Nie widzę, Szanowni Państwo, dalszych zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Piła lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy, druk nr 819 wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 20 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu. I dziękuję Państwu za głosowanie. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad. Przepraszam bardzo, czy mogę prosić o reasumpcję, ponieważ inaczej głosowałam, a inaczej jest? Bardzo proszę. No jestem w trakcie odczytywania już. Bo jestem za przyjęciem. O zakończeniu sesji. Co prawda nie skończyłam jeszcze tej formuły. Bardzo proszę. Dziękuję. Zgłasza Pani wniosek, Pani Radna, o reasumpcję głosowania, tak? Pani Radna. Tak, jestem. Proszę o reasumpcję. Proszę zgłosić wniosek o reasumpcję głosu. Bardzo proszę o reasumpcję.
Szanowni Państwo Radni, wobec zgłoszenia Pani Radnej wniosku o reasumpcję głosowania głosujemy. Kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem Radnej Teresy Kasior o reasumpcję głosowania? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? I widzę, że 18 osób jest za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymują się, 0 brak głosu. Wobec tego wniosek został przez Szanowną Radę przyjęty i rozpoczynamy głosowanie uchwały. Szanowni Państwo, rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Piła lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, druk nr 819 wraz z autopoprawką. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu. Dziękuję Państwu za głosowanie. Przepraszam bardzo, Pani Przewodnicząca, nie mogłam zagłosować. Czy można prosić o reasumpcję? Ale tutaj chyba Pani była. Proszę? Głos oddany. Głos oddany, tak. Ale ja tutaj nie widzę. No właśnie nie mogłam, nie mogłam. Aha, to chyba, że wcześniej, być może, że wcześniej. I Pani głosowała za. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. To wcześniej się pokazała taka informacja. Dziękuję. Myślę, że wszystkie pomyłki zostały tutaj poprawione. I Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 56. sesję Rady Miasta Piły. Dziękuję Państwu za obecność i życzę miłego, spokojnego dnia.